Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Z kodem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Cześć, załoga, z tej strony HITO, zapraszam was do kolejnego odcinka kariery w MyGM WWE 2K22. Jak możecie zauważyć, zatrudniliśmy Artrufa z tego powodu, że nie miałem ludzi, którzy mogą walczyć, bo wszystkim tak stamina poszła, więc potrzebowaliśmy choć jednego, który jest przygotowany po prostu, żeby być. I ta gala będzie słaba, ja wiem o tym. Peyton Royce kontra Shotzi to nie może być nic dobrego. Ale trochę nie mamy wyboru. I bardzo bym chciał, żeby Roman Reigns odpoczął jak najszybciej. Bardzo bym chciał, żeby odpoczął jak najszybciej Dolph Ziggler. R-Truth. No okej, okay, już nie mamy pieniędzy. Pogchamp. Dobrze jest. Z czego możemy zmniejszyć Thunderdome? Z sali gimnastycznej mamy walczyć? No dobra, nie ma problemu. Jak to mam pomóc? Symulacja. R-Truth wygrywa. Trochę to jest dla mnie zaskoczenie, bardzo słabe widowisko. Chciałbym podpromować Miki, dlatego zobaczymy. Symulacja. Liv Morgan wygrywa. Trochę zaskoczenie, ale okej. Rywalizacja z Becky, spoko. I tutaj będzie słabo, coś czuję. Gwiazdki? Jedna gwiazdka. Nudno. Oni to w ogóle poszli bez prom, bez niczego. I szczerze mówiąc, jakby nie main event, to byśmy mogli dorównać do poziomu Raw, który nie jest najlepsza. No ale cały czas mają więcej. Ten pierwszy sezon będzie bardzo ciężki, żebyśmy cokolwiek zrobili. Hej, my contract kończy się w weekend. O Jezu, Triple H, co? Z nami porozmawiać, nie ma problemu. Shot of the title. Okej, możesz dostać. Dobra, niech to stanie mecz. Jak Owens chce, niech dostanie mecz. Title match. Nie ma problemu. Możemy tak zrobić. Niech tu będzie tag team match. Mickie James z Alexa Bliss kontra Becky Lynch i Liv Morgan. Bo ostatnio jest na fali Liv, no to czemu nie? Spróbujmy ciebie promować, bo masz niski kontrakt, szczerze mówiąc. A pierwszą walką niech będzie Murphy kontra R-Truth w, nie wiem, normal meczu. Okej. Czy możemy jakieś power cards zrobić? Okej. Aha, i nie mamy już pieniędzy. Pogchamp. I mamy pieniędzy na ten Thunderdome. No to niech będzie to. Booking. R-Truth wygrywa po raz drugi. Niesamowite. Okej. Promo efekt. Becky wygrywa. Jezu, jaka słaba gala. Okej. Kevin chciał i Kevin przegrywa. Dobry to był pojedynek? To był dobry pojedynek. Okej, widzę, co się dzieje. Czyżby Samoa Joe kontra Brock Lesnar? Czemu taka dobra walka? Ty, co jest? 3,5 gwiazdki, co to ma być? Nie da się. To też był dobry booking, według nich. Ale że taki main event był lepszy od naszego main eventu, gdzie walczył o pas? Halo? Tak trochę dziwnie bym powiedział. Okej, obrażony Seth Rollins, Pogchamp. To jest to. Miki. Self promo. Okej. Dolph Ziggler promo. No czemu by nie? Becky cały czas z średnią staminę ma, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, to tutaj powinno być tak o. Jak chcemy to trzymać, Seth Rollins to praktycznie nie ma sił na nic. Tutaj zróbmy pojedynek Shotzi Peyton Royce, bo czemu by nie. Bobby Murphy jak jeszcze jest z R-Truthem. Hall in a Cell match, bo czemu by nie. I w main evencie zobacz Liv Morgan kontra Ricky Gonzalez. Albo zrobimy tag team match i tutaj wystąpi... To okej, spróbujmy. Main eventie. To może być zaskoczenie dla wszystkich, ale tak, tak to będzie wyglądać. Tak, dokładnie tak. Symulacja. Peyton Royce czy Shotzi? Peyton Royce, okej.
Ale te panie są dobre. O Jezu, ale one dobre walki dają. Po raz trzeci z rzędu, tym razem Murphy wygrywa. To był dobry pojedynek. To był dobry pojedynek. Dolph Ziggler, promo, okej. I tu będzie pół gwiazdki. Dwie gwiazdki. Obroniły się panie. Tutaj znowu bez prom. Że co? Brock? Dzień dobry? Co się wydarzyło? Aj, szkoda. To nie była najlepsza gala w naszym wykonaniu. San Diego, SummerSlam. Hej! Siema. Czy, tak, zawalczysz z Dolphem Zigglerem. Widzisz. Aby się nie przypomniałaś na czas. No to może być ciekawe akurat. Roman Reigns kontra Dolph Ziggler w normalnym meczu. Mickie James kontra Becky, która nie może zawalczyć. A tak długo buduje to promo, nie tak. Długo buduje rywalizację. To Mickie kontra Liv Morgan, chyba? Liv Morgan. Czemu by nie? Tutaj niech zawalczy R-Truth z Murphym w TLC meczu. To niech tu też będzie TLC mecz, jak to jest Brand Pay-Per-View bonus. Szczerze, to chyba tu panie muszą zawalczyć, bo mają najwyższą. TLC mecz! I tu też TLC będzie mecz. Tak jest! Dobrze, TLC gala. Nie na SummerSlam. Od SmackDown, a czemu by nie? Ona wystąpi i Seth Rollins wystąpi i wystąpi Peyton Royce. Czemu by nie? I teraz tak, SummerSlam, który jest za duży na nas wydatkiem i tyle się skończy, bo chcemy TLC zrobić, albo oni używają tego i kurde, akurat dwukrotnie na mistrzostwo mi spadło. To jest niesamowite, nie? Co, ale kurde, że akurat taki pech akurat się przydarzył. Aż niepojęte, że akurat tak to się wydarzyło. Dobra, niech to będzie normal mecz, to przypuszczam, że będziemy stać już. No to co? No zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Booking? Oczywiście. Opener gali, czyli Gonzalez kontra Alexa Bliss. I niech wygra Alexa Bliss, proszę. Nie zawsze booking jest po naszej myśli, ale great. To jest bardzo dobra ocena. Teraz promo. Jest ok, zero effect. Super, o to chodziło, dokładnie. R-Truth kontra Murphy. R-Truth wygrywa po raz trzeci. No jest ok. Seth Rollins, excellent, o to chodziło. Mickie James kontra Liv Morgan. Liv Morgan wygrywa. Ty. Zaskoczenie dla mnie. Trochę słabo Mickie wygląda. Patrząc na to, że miała dostać title match. I teraz Roman Reigns kontra Dolph Ziggler. Wy chyba wiecie, co tu się będzie działo, co nie? Jak Dolph Ziggler wygra. Oj, będzie się działo. Ale lepszym pojedynku okaże się nowy mistrz WWE Universal Champions, czyli Dolph Ziggler. Symulacja. 4,5 gwiazdki. 3,5 gwiazdki. Nie mogę. Jak im się wszystko udaje? Kurde, proma na fulla praktycznie. Sheamus wygrywa, dostaje 4,5 gwiazdki. Bo czemu by nie? Normalny pojedynek. Dostanie 3, to się załamie. Brock Lesnar wygrywa w main evencie. 4 gwiazdki. Ja nie wiem, o co chodzi, ty. Ja nie rozumiem. Szczerze, trochę mnie to dziwi, bo uważam, że lepsze gwiazdy, bardziej popularne daje niż na przykład takie Raw, a nie mogę zupełnie sobie poradzić z Raw. 200 tysięcy już prawie jest, to jest dużo. Okej. No to na tym kończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów. I oczywiście widzimy się kolejnym razem. Siemano!